Jeśli masz czasem tylko 5 minut na przygotowanie obiadu, to ten film jest dla Ciebie. Dzisiaj mam dla Ciebie przepisy na obiady blaszkowe, których przygotowanie polega na tym, że dosłownie w 5 minut przygotowujesz kilka prostych składników, kroisz, wrzucasz na blaszkę, wrzucasz potem do piekarnika na 15-20 minut i po tym czasie masz gotowy, pyszny, zbilansowany, mega odżywczy obiad. Także naprawdę minimalna ilość czasu przy garach, wrzucamy to do piekarnika, zapominamy, mamy obiad, więc co, jeśli się nie znamy, jestem Irena, jestem magistrem dietetyki i lecimy. Jako pierwszy nasz blaszkowy obiad zrobimy sobie meksykańskie pieczone bataty. Zaczynamy od porządnego umycia batata. Nie trzeba batatów obierać, możemy je tylko porządnie wymyć, to skróci nam czas przygotowania i teraz kroimy je w takie cienkie talarki. Ja wiem, że tutaj przez to jest troszkę więcej krojenia, ale dzięki temu, że pokroimy bataty w takie cienkie plasterki, to one nam się o wiele szybciej upieką. Mi się mało kiedy chce czekać na pieczone ziemniaki, ale w formie takich talarków naprawdę robią się szybko i też są bardzo smaczne. Pokrojone bataty przekładamy na blaszkę. Zaraz to będziemy wszystko ładnie rozkładać. Jako kolejny kroimy sobie do tego cukinię. Tutaj również można ją pokroić w plasterki, można w półksiężyce, jak tylko wolisz. Też przerzucamy na blaszkę. Do tego bierzemy pomidorki, ja tutaj polecam koktajlowe, ale takie zwykłe jak najbardziej też się nadadzą i przekrawam je sobie na połówki. Tutaj takie zwykłe po prostu pokrój w ósemki albo w kostkę. Je również przerzucam na blaszkę. Do tego dorzucam sobie fasolę czerwoną, taką opłukaną z puszki. Dwie łyżki kukurydzy, również z puszki. Posypujemy to obficie przyprawami, u mnie papryką wędzoną, kuminem, czosnkiem, papryczką chili i solą. Tutaj ilość chili możesz dostosować do swoich preferencji, ostrości potraw. I to wszystko polewam oliwą i to razem mieszam. I teraz naszą piękną warzywną mieszankę staramy się rozłożyć w miarę równomiernie na blaszce, szczególnie starając się, żeby nasze bataty były porozdzielane i w miarę u góry, żeby one nam się na pewno tutaj zdążyły ładnie upiec, więc tutaj staramy się je rozdzielić. Jeśli masz za dużo na blaszce, to możesz poprzykrywać na przykład fasolki czy kukurydzę innymi warzywami, ale bataty raczej, żeby były rozdzielone i na górze. Tak rozłożone warzywa wrzucamy do rozgrzanego piekarnika na około 15-20 minut. Tutaj też ważna sprawa. Przed rozpoczęciem przygotowania takiej blaszki warto sobie włączyć już piekarnik, żeby on w czasie krojenia nam się nagrzał. I po 15 minutach pachnie w kuchni naprawdę cudownie i praktycznie obiad mamy gotowy. Przekładam sobie to na talerz. Jest to naprawdę cudne połączenie, te bataty takie trochę chrupiące, do tego bardzo soczyste pomidorki, chrupiąca fasolka, no coś super. Tutaj od góry, szukam noża, opcjonalnie możesz jeszcze pokroić i dać na to awokado. Tutaj najlepiej takie miękkie, mi niestety przyszło twarde, no ale to też jest bardzo opcjonalne. Możesz też posypać to kolendrą. Robimy taste test. Ziemniaczka, pomidorka, fasolkę, kurde. Naprawdę jest to przepyszne. Super proste do zrobienia. Całe połączenie takich kwaśnych pomidorków, słodkich batatów, fasolki, no. Serio, pycha, a tak mało roboty. Bardzo, bardzo polecam spróbować. Teraz zamiast nagrywać dalej, bym to jadła. Kolejny blaszkowy obiad jest jeszcze prostszy do zrobienia, piecze się tylko 15 minut. I co? Tutaj zaczynamy od pokrojenia warzyw. U mnie brokuła. Możemy go po prostu sobie porozdzielać na takie mniejsze różyczki. Łodygę pokroić w kostkę. Do tego kroimy paprykę. Tutaj w taką większą kostkę. Do tego kroimy też tofu, albo naturalne, albo wędzone. U mnie również kosteczkę. I teraz domieszamy z oliwą.
sosem sojowym i przyprawami, u mnie czosnkiem granulowanym i odrobiną ostrej papryczki. To wszystko mieszamy, żeby w miarę równomiernie nam się pokryło. Te warzywa przesypuję na blaszkę, u mnie ta duża zajęta, więc może się tu zmieścimy, zobaczymy. I do tego dorzucamy sobie mrożone frytki. Ale jak to pani dietetyczko, mrożone frytki? Otóż tego typu produkty jak najbardziej mogą być częścią zdrowszej diety. Też tutaj, jeśli chodzi o takie mrożone frytki, to warto patrzeć sobie po prostu na składy. W chyba każdym markecie znajdziemy takie frytki, w których w składzie mamy po prostu tylko ziemniaki, olej i sól. Ja też polecam w większości brać tłuszcze z innych źródeł niż na przykład frytki, ale tak samo bardzo łatwo znaleźć takie, które w składzie mają tego tłuszczu na przykład tylko 5%. Także naprawdę taki produkt może być spoczko urozmaiceniem diety. I w mojej diecie jak najbardziej się znajdują. Ziemniaki są super, a w tej formie jeszcze bardzo szybkie do zrobienia. Mi się tu trochę nie zmieściło tyle frytek, ile bym chciała, ile bym normalnie dała, ale to nic. I co? Taką naszą blaszkę również wrzucamy do piekarnika nagrzanego. Za 15 minut będzie obiad gotowy. Po 15 minutach również pachnie tutaj cudnie. No i co? To tak samo przekładamy na talerz. I chwila, moment, mamy odżywczy obiad. Mega pyszny, naprawdę tutaj cudna papryczka, cudny brokuł, do tego jeszcze lekko przypieczone tofu. No i fryty. To jest często taki mój awaryjny obiad, kiedy nie mam czasu, naprawdę polecam spróbować. A jeśli chcesz inne, bardzo sycące obiady, to koniecznie zobacz ten przepis tutaj. Są też super na zimne dni. Ja wysyłam Ci masę uścisków. Jeśli Ci się podobało, możesz dać kciuk w górę, napisać komentarz. Subskrybuj, że jesteś i do zobaczenia już wkrótce.